Hej, z tej strony Q, a to jest moje top 20, część druga gier na 2018 rok. Dzisiaj wymienię 10 najlepszych gier z tego roku, więc zaczynamy. 10. Monster Hunter World. Pierwszy Monster Hunter, który wydostał się z Azji i przedarł się na większy rynek Europy i Ameryki, a wręcz zawojował mocno, patrząc na kilka nagród, które udało mu się zebrać. Jedna z najlepszych gier do kooperacji w tym roku, moim zdaniem. Bardzo ładna gra pod względem miejscówek czy potworków i świetny, dynamiczny gameplay. Gra jest uważana za grę RPG, chociaż ja bardziej czułem się, że gram w grę akcji. W każdym razie, zamiast levelować postać i jej statystyki, tutaj wybieramy sobie broń, która ma niedużo, ale wystarczająco różnych ruchów, których należy się dobrze nauczyć i wiedzieć, kiedy ich używać. Oczywiście ulepszamy broń i zbroję przy pomocy materiałów zdobytych z potworów, na które polujemy. Często niestety zdarza się, że trzeba je farmić. Jednak przez pierwsze co najmniej 50 godzin gra jest bardzo przyjemna i co chwilę zaskakuje nowymi potworami. Jest ich naprawdę dużo, od małych do gigantycznych, od wodnych przez lądowe do powietrznych, o różnych zwyczajach i różnych obyczajach. Potwory mają różne słabe punkty, na przykład latającym można połamać skrzydła, innemu można odciąć ogon, aby on już nie mógł nim zatruwać. Jest tego pełno i to jest mocna strona gry. Minusem jest to, że po pewnym czasie musimy farmić te same moby wiele razy, a potem już pojawiają się ciągle te same, tyle że silniejsze. Rzadko, ale jednak czasem się tam pojawi jakiś nowy. Niestety dla mnie to za mało i po 100 godzinach już mi się znudziło, mimo że kontentu po głównej fabule jeszcze trochę było. Ogółem polecam gierkę, jeśli lubicie takie klimaty, zwłaszcza kiedy mamy dobrą ekipę, z którą można pograć. 9. Dead Cells. Jeśli chodzi o Souls-like w 2D, to Dead Cells jest tegorocznym królem w moim odczuciu. Najpierw jednak wymienię słabsze strony. Jest krótki fabularnie. Głównie gra polega na rozpoczynaniu tego jakby od nowa. A fabuła jest dość słaba i szczątkowa. Jak w Dark Souls w sumie, tylko że gorzej. I to w sumie tyle. Jeśli chodzi o tą krótkość gry, nadaje to tak jakby arkadowość rozgrywce. Możemy pędzić jak najszybciej, przechodząc kolejne levele i bossów, a gra nas tym nagradza możliwością otworzenia drzwi, które zamykają się na przykład po 2 minutach od rozpoczęcia gry. Dlatego opłaca się pędzić. Opłaca się też nie pędzić, bo mimo że powoli przemierzamy planszę, to jednak możemy sobie ją przeszukać na 100% i znaleźć dodatkowy exp albo bronię. Co do lokacji, to są one po każdym rozpoczęciu generowane na nowo. Bossów niestety można policzyć na palcach jednej dłoni, ale ogólny feeling walki z hordami potworów i z bossami jest super. A cała ta niby arkadowość bardzo wciąga. Pojedynczy run nie trwa zbyt długo z racji tego, że albo zginiemy dość szybko i zaczniemy od nowa, albo już wymiatamy tak bardzo, że przejdziemy sobie szybko gierkę i zaczynamy New Game Plus. Co do umierania i rozpoczynania na nowo, to nie jest tak, że zaczynamy całkowicie od zera, ponieważ niektóre bonusy i bronie odblokowujemy, aby móc je zdobyć o wiele szybciej następnym razem, albo aby zostały z nami niektóre na stałe. Dodatkowo pikselowa grafika i bardzo miła muzyka skutecznie uprzyjemniają grę, mnie wciągnęło bardzo mocno. 8. Assassin's Creed Odyssey. Mój pierwszy Assassin, którego grałem więcej niż godzinę. I cieszę się, że miałem tak miłe wejście w te uniwersum. Przymierzana w tej części Grecja ma świetny klimat, walki są bardzo przyjemne i satysfakcjonujące i ogółem czuć klimat tego świata, Grecji, Sparty i naszej postaci. Niestety fabuła leży i kwiczy. I do tego jeszcze jest bardzo rozciągnięta przez tysiące questów pobocznych. Czasem są nawet takie momenty, które nie pozwolą nam pchnąć wątku głównego, bo mamy za niski poziom na fabularne zadanie. I musimy na boku przyekspić na questach pobocznych, co jest dla mnie karygodne. Chcę robić fabułę, to robię. Po chuj mi każecie biegać dookoła na zasadzie przynieś, podaj i pozamiataj. Żeby tylko doekspić. Żałosny element tej gry plus sporo bugów jak na grę AAA powoduje, że ta gra jest na tym miejscu, a nie wyżej. 7. Detroit Become Human. Fabularna gra, która oferuje kilkadziesiąt wyborów wpływających znacznie i nieznacznie na fabułę. Graficznie jest miło, muzycznie jest genialnie, no a rozgrywka nie jest jakaś przegenialna, ale jest przyzwoita. Nie jestem jakimś mega fanem takich gier, ale w te grało się naprawdę bardzo dobrze. Byłem ciekaw moich wyborów, tych dokonanych i tych, które siłą rzeczy pominąłem. Niestety to za mało, abym przechodził po parę razy tę grę. Dużym plusem było pokazywanie przez grę tych wszystkich rozgałęzień wyborowych po każdej misji. Dzięki temu orientowałem się, gdzie było coś mocnego do popsucia, a co było mało ważne. Tak jak mówię,
Nie mój gatunek, a jednak wciągał mocno i za to dla tej gry lecą wielkie propsy. 6. Darksiders 3. Gra bardzo krytykowana i zwyzywana przy premierze, a to bugi, a to za trudna, a to mało budżetu. A ja uważam, że mimo tego niedopracowania i bugów wciąga i gra się bardzo przyjemnie. Miejscami może wydawać się trudniejsze niż poprzednie części, ale mi to akurat w ogóle nie przeszkadza. System rozgrywki bardziej przypomina Dark Souls niż stare części Darksiders, ale to też mi nie przeszkadza. Fabuła jak zwykle jest ciekawa i porywająca, walki i bossowie jak zwykle czysta epickość, a miejscówki przepiękne i klimatyczne as fuck. Wyczekuję bardzo na kolejną część przedstawiającą kolejnego jeźdźcę, albo co tam, czekam nawet i na nową trylogię. Jedna z gier w tym roku, na które czekałem z niecierpliwością i na szczęście się nie zawiodłem. 5. Shadow of the Colossus. Gra, która ma wyjebane na jakąś mocną narrację, synek przynosi dziewczynę, która nie żyje. Prosi bóstwo o wskrzeszenie dziewuchy. Bóstwo się zgadza pod warunkiem, że chłopiec zabije 16 gigantów. I tyle. Resztę musimy wydedukować, domyślić się i odkryć sami. Mało jest scenek czy dialogów, które by w tym pomogły, dlatego musimy zdać się na obserwacje. Cały świat jest mega tajemniczy i do tego przepiękny. Aż chce się go podziwiać. Klimat samotnej podróży w celu nie do końca przejrzystym jest naprawdę kapitalny. Muzycznie gra świetnie dodaje tej epickości całej przygodzie. Rozgrywka też jest świetna, ale tylko przy pierwszym podejściu do gry. Ponieważ jak już dojdziemy do każdego z tych 16 kolosów, zaczyna się zabawa w rozkminianie, jak ich pokonać. Często same domyślanie się i testowanie zajmuje dłużej niż sama walka, kiedy już wiemy co i jak. Dlatego pierwsze podejście jest magiczne. Przy kolejnych razach niestety to już bardziej wygląda jak speedrunowanie bossów. A jedynym minusem jaki gra posiada, który mnie irytował, to praca kamery, która stara się być 24/7 filmowa, co czasem strasznie utrudnia poruszanie się. Ogółem grę bardzo polecam i uważam ją za jedną z obowiązkowych lektur dla szanującego się gracza. 4. Spider-Man. Gra, nad którą się zastanawiałem długo przed premierą, czy ją w ogóle kupię. Stwierdziłem, że kupię. Nie miałem żadnych oczekiwań, ale okazało się, że to była petarda. Ta cała akcja, klimat, komiksowość, superbohaterstwo, to całe uniwersum Spidermana mocno mnie przekonało do siebie. Obudziło we mnie tego małego chłopca, który to jarał się zawsze tym bohaterem, oglądając w kółko te same odcinki na Fox Kids. Bujanie się po mieście nie dość, że wygląda świetnie, to jeszcze relaksuje i jest całkiem satysfakcjonujące. Filmowość całej oprawy dźwiękowej nadaje tego klimatu, który wylewa się też z dzisiejszych filmów Marvela. Można powiedzieć, że Spider-Man jest growym Iron Manem dla reszty superbohaterów. Tak jak po Iron Manie nastąpił wysyp całego kinowego uniwersum superbohaterów, tak mam nadzieję, że po Spider-Manie nastąpi wysyp przezajebistych gier o superbohaterach. Supergierka i jedna z tych, które bardzo kuszą do kupna PS4. Miejsce trzecie... Spyro Reignited Trilogy. O ile remasterów starałem się nie wrzucać na listę, to jednak remake'i jak najbardziej. Spyro to jedna z najlepszych platformówek na świecie. Mechanika gry działała doskonale w latach 90. i również świetnie sobie radzi dzisiaj. Pierwsza część urzekła prostotą i tym, że backtracking w ogóle nie jest potrzebny, bo przy odrobinie wysiłku można zaliczyć każdy etap przy pierwszej wizycie. Dwójka już bardziej rozbudowana, niestety proponuje backtracking i to taki średni jak na mój gust. A w trójce mamy ponownie backtracking, ale wykonany bardzo przyjemnie, do tego trzecia część ma perfekcyjną zabawę gatunkami. O co chodzi? No więc. Uwalniamy tam różne postacie, którymi na niektórych etapach musimy grać. Jest na przykład kangurzyca, która potrafi bardzo wysoko skakać. Mamy wielkiego Yeti, który maczugą miażdży wszystko na swojej drodze. Mamy latającego kapitana, który strzela rakietami, więc mamy tutaj i latanie, i strzelanie w powietrzu. Mamy małpiego agenta, który biega z pistoletem, więc mamy tutaj nawiązania do różnych strzelanek. Jeden etap jest nawet całkowicie wzorowany na Doomie. Mamy deskorolki, na których śmigamy jak Tony Hawk, albo się ścigamy jak w pierwszej lepszej samochodówce. Jest tego naprawdę pełno i właśnie dlatego trzecia część pod względem wykonania i budowy gameplayu jest najbliżej ideału. Do tego każda część charakteryzuje się przyjemną dla oka grafiką, świetną muzyką i dobrym poziomem humoru w dialogach i cutscenkach. Gra, którą można z czystym sumieniem polecić tym młodszym i tym starszym graczom. Miejsce drugie... Red Dead Redemption 2. Grę pod względem poziomu wykonania lubię porównywać do Metal Gear Solid z lat 90.
Oba te tytuły wybiegają w przyszłość, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Tak jak MGS robił to ze swoją narracją, gameplayem i epickością, tak Red Dead 2 robi to z otwartym światem, sidequestami, detalami gry i rozmachem wykonania. Niepokojącym pytaniem jest tylko te, czy gry w przyszłości pójdą bardziej w stronę Red Deada, czy w stronę Fortnite'ów. Czerwona Śmierć oferuje niesamowity klimat Dzikiego Zachodu. Muzycznie jest to mistrzostwo świata. Interakcja z dosłownie każdym napotkanym człowiekiem jest zadziwiająca. Ukrytych znajdziek i ciekawostek jest naprawdę gigantyczna liczba. Ilości dodatkowych zajęć, których nie powstydziłby się żaden dobry tytuł z gatunku MMORPG, poziom detali i szczególików, które zauważymy przez całą grę, jest chyba największy, jaki kiedykolwiek widziałem w jakiejkolwiek grze. Reżyseria całej fabuły jest tak filmowa, że... No ja w sumie tutaj nie ma co chwalić, bo Rockstar zawsze miał filmowość przezajebistą. Jednak co do dynamiki, która rozwija się bardzo powoli. Mi to pasuje, ale jednak wielu ludzi narzeka, że zasypiają przy tym i nic się nie dzieje. Może to być dla niektórych jednym z dużych minusów tej gry. Kolejnym minusem jest niby realistyczny silnik gry, który sprawia, że postać czasem zachowuje się, jakby miała lagi. Protagonista porusza się ociężale, jak w GTA V. Pytanie tylko, czy twórcy specjalnie to robią, czy ciężko im to zmienić. Ogółem polecam Red Dead Redemption 2 każdemu, bo jest to też jedna z gier, w które każdy powinien chociaż spróbować zagrać. Miejsce pierwsze! God of War. Tak jak pierwsza część pierwszej trylogii porwała mnie bez problemu, tak właśnie w najnowszą odsłonę grałem bez opamiętania. To jest właśnie to, czego szukam w grach. Ta mocna zajebistość, która wciąga bez granic, powodując, że masz ochotę rzucić szkołą, pracą i rodziną i wyjechać pod most i tylko grać. God of War tym razem to nie bezmyślny slasher, a uRPG-owiona gra akcji. Co oczywiście wyszło fantastycznie, bo nie każdemu do RPG-owienie gry wychodzi tak dobrze. Fabuła i narracja tutaj jest przepiękna. Muzyka wraz z oprawą graficzną i stylistyką budują niesamowity i niezapomniany klimat. A Kratos jest bardzo ciekawą postacią, której losy śledzimy z wielką ekscytacją. Co do samej rozgrywki, walka jest bardzo satysfakcjonująca. Ciosów i kombinacji mamy na tyle dużo, że walka się nie nudzi. Przeróżne znajdźki i sidequesty są tak idealnie wplecione w lokacje i w fabułę, że naprawdę byłem ich ciekaw i je robiłem. Warto wspomnieć też o tym, że ten tytuł wyplatynowałem, co naprawdę prawie nigdy mi się nie zdarza w mojej karierze zdobywania achievementów. Ta część podobno jest początkiem kolejnej epickiej trylogii i mam nadzieję, że tych trylogii o różnych mitologiach zrobią jak najwięcej. Pod warunkiem oczywiście, że każda odsłona będzie na co najmniej takim poziomie. Jak ja to zawsze mówię, jest to obowiązkowa lektura dla każdego szanującego się gracza. Oczywiście ta gra ma też swoje minusy, jak na przykład mała ilość bossów, jak na mój gust, albo postać wspierająca w postaci syna Kratosa, który czasem bardzo irytuje. Mimo tego gra jest naprawdę bliska ideału. Polecam każdemu, nie tylko fanom Kratosa. I to by było na tyle pozytywnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przypominam, że to nie były gry najlepsze na świecie, takie definitywnie, tylko to jest moja subiektywna lista. Zachęcam też do napisania w komentarzach, jaka jest wasza topka. Możecie wymienić top 10, top 3... czy tam nawet top 1. Wszystko chętnie poczytam. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się.